Siemano, witam serdecznie, z tej strony Porywa Zwok. Witam serdecznie na moim kanale, witam też w moim warsztacie. Chciałbym dzisiaj zaprezentować demko gry Max Knight. Szykuje się tutaj kolejna produkcja, tym razem z polskiej stajni. Jakiej polskiej stajni? Moment, chwila. Z Pixel Nation Creative. Gra nazywa się Max Knife. Jest to w posiadaniu dema Max Knife Xmas Edition, tak to się nazywa, czyli świąteczna edycja. Gra powinna się pojawić w pierwszym kwartale 2017 roku, czyli w najbliższym czasie. Teraz mam tutaj troszeczkę informacji. Jest to platformówka, w nawiasie komnatówka 2D. Na Amigę z procesorem ECS 68020 z 2 MB chip RAMu. Będzie na jednej dyskietce lub na dysku twardym 1 MB. Zaprojektował grafikę i poziomy Rogal, muzykę zaprojektował Dakti, tłumaczenie tekstów i wsparcie techniczne Mandy, logistyka i wsparcie moralne Red, gra stworzona w Backbone. Cokolwiek to znaczy dla mnie, dla takiego laika jak ja, nie jest to zupełnie czytelne. Dobrze, w każdym razie zapraszam Was bardzo serdecznie do krótkiego gameplaya. Mam nadzieję... No, znowu obracam kamerę 360 stopni bez sensu, ale dobrze. W każdym razie zapraszam Was do gameplaya. Gramy na Amizę 1200, zupełnie golutka. I sobie zobaczycie, jak ta gra wygląda. Tak wiem, powinienem wymienić już dawno kabel RGB, ale jakoś nie mam czasu tego jeszcze zrobić. Obraz zbyt szalony nie jest. W każdym razie, nie wiem w którą stronę patrzycie, ale będziemy grać na czerwono-żółtym macie z polskiej firmy z Łodzi. No to co? Nie ma tu się nad czym rozwodzić. Zagrajmy sobie. Będę się w międzyczasie dzielił swoimi wrażeniami. Może one spowodują, że zakupicie lub ewentualnie zrezygnujecie z zakupienia takiej gry. Dobra, jestem na dole tym małym pamperkiem. Fire nie działa. O, jak się robi podskok i puszcza, to natychmiast spada. A tak to podskakuje dość wysoko. No, jest niewielka bezwładność przy chodzeniu. Dobrze, kluczyk wzięty. Punktów 20. Widać, są przeszkadzajki, czyli lata jakiś ptak. Tu chyba będzie drabina. Dobra, idziemy do góry. Tutaj lata duszek. Dobra, schodzimy na dół. O, jest prezent. Kolejny klucz. Jak mam uciec temu? Aha, dobra. Szybko! Nie zdążyłem! Cholera jasna. Jakiś checkpoint jest, czy będę musiał wszystko od początku? O, patrz, jak się poprawił obraz. Coś z moim kabelkiem jest naprawdę nie tak.
Cześć. Dobrze, że spadnięcie nie zabija. Chyba muszę wziąć ostatni klucz, coś mi się wydaje. A, muszę znowu spać, nie chciałem tam iść. Dobra, komplet kluczy już mam. Zrobię jeszcze raz kółko. No, wskoczenie na drabinkę nie powoduje wcale możliwości pójścia nią dalej. Od razu postać spada. O, ja się prawie naciąłem. Dobra. Tu przeszedłem, idziemy na dół. I pyk. No, pierwszy poziom przeszedłem. Jestem ciekaw, ile poziomów jest w demku. Oczywiście w komentarzu filmu umieszczę informację. Aha. To już? To wszystko? W komentarzu filmu umieszczę informację na temat tego, skąd tą grę można w ADF-ie ściągnąć. Oraz informacje do jakiegoś demka z grabera, a nie w takiej jakości jak u mnie na kamerze 360 stopni. Dobra, tu muszę się pospieszyć. No nie, nie. No nieładnie. Powiem, że gra nie jest najłatwiejsza. Znaczy w sumie gdyby była łatwa, no to by było bez sensu zupełnie. Dobra, tu trzeba się pospieszyć, pyk. Dobra, weźmy ten klucz. Zanim ten diabeł stąd tu przyjdzie. Aha, i tak tam muszę się dostać i tak. Po drabince można wchodzić do góry, schodzić na dół. Postać jest ładnie animowana, mruga oczkami. A, prawie mi się udało. No cholera jasna. No to chyba będzie, przyda się bardziej precyzyjny joystick. Ale dobra, spróbujmy najpierw tą stronę. Pięknie się wspinamy. Teraz mamy dwa nietoperze, czy dwa ptaszyska. Jest duża bezwładność i cały czas zastanawiam się, czy ta bezwładność jest związana z tym, że gramy w wersję wakacyjną. Dobra, nie da się teraz wejść w wejście. A! Co to było? Dobra, zostało nam ostatnie życie. Spróbujmy jeszcze raz to przejść. Amiga grzecznie. No, trzeba uważać, bo jak się źle wskoczy, to on drabinę nie przyjmuje. No i co się teraz stanie? Czy teraz jest moje ostatnie życie? No. Szybko.
wystarczyć, tak? No, na milimetry, normalnie na piksele. Powiem wam, że kurde, gra nie będzie łatwa do przejścia. Flagi można coś... Myślałem, że będzie można mieczem na przykład łupać. Idziemy za diabelstwem. Teraz pyk do góry. O, widzicie? Podskok, kurde, spowodował, że nie wpadłem na drabinę. Szkoda, że się nie przylepia do drabiny, a mógłby się przylepiać do drabiny. Dobrze, responsywność jest naprawdę na dobrym poziomie. Czuć, że jeżeli schodzi się w dół, da się kierunek w dół, to od razu idzie drabiną w dół. No, chyba muszę jeszcze literkę wziąć. Tylko by tu ptaszki musiały się wyrównać. Poczekajmy jeszcze chwilę. Dobra, jest, w ostatniej chwili, Jezus. I pyk. Czyli co, trzeba zebrać wszystkie bonusy oraz wszystkie klucze na to, żeby przejść dalej. Dobra, gdzie jesteśmy? Może nie wiem, gdzie jesteśmy. A, do góry jesteśmy. Niepotrzebnie, niepotrzebnie. To co za błąd. No dobra. Jeżeli chcecie, możecie obrócić ekran. Jeżeli nie, możecie popatrzeć, kto tą grę napisał. Czyli tak już wcześniej czytałem. Bardzo fajna muzyka, bardzo mi się podoba. Zobaczmy może coś jeszcze w instrukcji. Wciel się w rolę tytułowego Maxa i przymierzy 36 poziomów umieszczonych w 5 światach, aby uwolnić swojego brata ze szponów złego smoka. Max może poruszać się we wszystkich kierunkach, skakać oraz chodzić po drabinie. W każdym poziomie musi zebrać wszystkie przedmioty i dostać się do wyjścia. Wyjątkiem jest serduszko. Zebranie go nie jest wymagane, ale dodaje jeden życia. Musi unukać kontaktu z przeciwnikiem, gdyż jego dotknięcie powoduje utratę życia. Przeciwnicy poruszają się w różny sposób i w różnym tempie. Good luck. Kredyt. Co jest w kredytach? Dowiemy się, kto to wszystko napisał. Dobra, Pixel Nation. I oczywiście tutaj do tego trainera dam linka. Bardzo wszystkich serdecznie zapraszam na stronę Pixel Nation. A co, chłopacy zrobili kawał dobrej roboty. Bardzo mi się podoba ta gra. A jak dam quit, to dokąd wyjdziemy? Do workbench screena. Dobrze, pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za to, że nie zwracaliście uwagi na burdel, który mam tutaj w garażu. W warsztacie, w każdym bądź razie. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na razie. Cześć.